Dzień dobry. Witamy w studiu Racjonalista TV. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Śliwa, członek PSR Wrocław. Niedługo Robert będzie miał wykład dla naszego stowarzyszenia dotyczący Carla Sagana. Robercie, powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na taki temat? Carl Sagan, wybitny naukowiec, a przede wszystkim popularyzator nauki, to taki świetny przykład postawy racjonalistycznej, a więc bardzo bliskiej nam, naszemu stowarzyszeniu. Moim zdaniem niewielu ludzi w XX wieku zrobiło tak wiele dla racjonalizmu, jak właśnie Carl Sagan. A powiedz mi, na czym polega ten fenomen? Bo na szczęście jest jednak trochę osób racjonalnych, myślących, więc co jakby odróżnia Carla Sagana od innych? Nie jest przesadą nazwanie Carla Sagana gwiazdą nauki. Kiedy się mówi gwiazdą, większość ludzi myśli o wyglądzie, o gwiazdorstwie i często w takim nie do końca pozytywnym sensie tego słowa. Miał te cechy, ale wszystkie je wykorzystywał w pozytywnym sensie. Ładnie wyglądał, był przystojny, miał ładny uśmiech, ale wszystkie te atuty wykorzystywał w jednym głównym celu. Propagacja nauki, piękna wiedzy, naszej wiedzy o wszechświecie. Pisał świetne książki, stworzył program wieloodcinkowy pod tytułem Kosmos. Taka ciekawostka. Ten program został teraz wznowiony. Jest emitowany na programie National Geographic. Autor prowadzący ten program często nawiązuje do Carla Sagana, bo ten program jest jak gdyby kontynuacją tego, co kiedyś zrobił Sagan. Film jest świetny, doskonały, ja go oglądam z dziećmi. Wtedy, kiedy stworzył ten film oryginalny sam Carl Sagan, to było już dawno, lata 80., początek lat 80., a więc ponad 30 lat temu. Wtedy ten film nie był w Polsce dostępny. Ja go obejrzałem ostatnio, po kilku odcinkach tej nowej wersji. Powiem tak, Sagan był lepszy. Mimo tego, że miał gorsze środki techniczne, wtedy jeszcze nie było takich możliwości komputerowych, animacji, żeby stworzyć wizję przestrzeni kosmicznej, tego, o czym opowiada Wszechświata, jego program po prostu jest doskonały. Polecam każdemu, kto nie widział, nawet osoby, które się nie interesują tematyką astronomii, bo o tym jest głównie, ale jest także w ogóle o wiedzy o wszechświecie, o przyrodzie, o ludziach. Po prostu się ogląda z przyjemnością. To jest film, który po prostu zachwyca. Carl Sagan ma zdolność mówienia w piękny sposób, wręcz poetycki, do tego używa bardzo precyzyjnego, a jednocześnie łatwego w odbiorze języka. Tego się słucha po prostu, powiem tak, dreszcze na plecach, z przejęcia pięknem i tym ogromem i zachwytem nad przyrodą, nad wszechświatem, nad nauką. Wiemy, że przez niektórych ludzi, być może przez całkiem dużą grupę ludzi, nauka jest niestety określana mianem czegoś nudnego. Jak wchodzą na jakiś program naukowy, to zwykle przełączają na inne stacje. I w związku z tym bardzo często programy naukowe w telewizji są puszczane w późnych godzinach nocnych albo wczesnych godzinach rannych, tak? Kiedy oglądalność jest bardzo niska, czyli jako pewnego rodzaju zapychacza. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego tak jest? Komercja, interes stacji telewizyjnych, które chcą zarabiać. Programy naukowe rzadko budzą tak duże zainteresowanie, żeby opłacało się stacjom emitować je w porach najwyższej oglądalności. I mało jest też takich autorów, którzy tworzyliby programy tak ciekawe, tak dobre, że przyciągnęłyby takie tłumy. Moim zdaniem Sagan by to potrafił. Wtedy, kiedy był jego serial emitowany po raz pierwszy, obejrzało go 500 000 000 ludzi na świecie. Jest to najdoskonalszy, przepraszam, że tak go wychwalam, ale to nie ma w tym dużo przesady. Jest to najlepszy, najsłynniejszy program popularno-naukowy w historii.
No, wspaniale. Cały problem polega na tym, że właśnie nauka idzie do przodu bardzo szybko, coraz szybciej. I prowadzący te programy mają dużą trudność, żeby przedstawić te najnowsze osiągnięcia, doniosłe bardzo, w taki sposób, żeby one były jednocześnie łatwe w odbiorze dla młodzieży, dla słuchaczy, którzy nie są specjalistami w tych dziedzinach. Sagan to potrafi. Mówi o rzeczach bardzo trudnych w taki sposób, że słuchasz tego z przyjemnością i nie ma problemu, żeby to zrozumieć. Sam jesteś zresztą astronomem z wykształcenia, tak. Czyli też zajmujesz się w jakimś sensie popularyzacją nauki, na przykład na naszych spotkaniach. Natomiast no, tutaj w naszej telewizji prowadzimy też cykl z Radkiem Czarneckim Nowe Średniowiecze. I powiedz mi, czy to nie jest tak, że w latach 80., kiedy w Polsce na przykład leciała sonda, też bardzo dobry program popularno-naukowy, którego już później w Polsce nie było, czegoś równie fajnego, czyli można powiedzieć, że też był to swego rodzaju kosmos na naszą skalę, na naszą miarę. Więc powiedz mi, czy to nie jest niestety tak, że ludzie się trochę znudzili odkryciami, wynalazkami, że narasta rzeczywiście taka epoka ponownej wiary w czary, w magię, lenistwa intelektualnego? Byłem fanem sądu, oglądałem odcinki. Niestety zginęli autorzy w wypadku, nieszczęśliwie. Zgadzam się, to był świetny program, który był magnesem i to, co pytasz. Niestety jest tak, że potrzebujemy właśnie takich ludzi jak Sagan, takie gwiazdy, które są w stanie przyciągać do telewizorów po to, żeby propagować naukę, wiedzę. Dzięki temu, że takie programy miały oglądalność, zawdzięczamy im wyższą rekrutację na kierunki takie jak fizyka, jak astronomia, wielu, może po części też ja, bo oglądałem te programy. Choć mnie inspirowały też inne rzeczy, inne książki, ale oglądałem wszystkie, które tylko miałem czas, to oglądałem wszystkie odcinki sądy. Takie jest właśnie działania tych programów. Na wschodzie, jeśli tego nie ma, ludzie łatwo zostają zaspokojeni prostymi odpowiedziami. Nie do końca prawdziwymi. Które nie mówią o tym, jaki świat jest, ale mówią o tym, jaki oni by chcieli, żeby był. Podają proste rozwiązania i zamykają szukanie dalszych odpowiedzi. A właśnie cała ciekawość to szukać. Szukać i interesować się. Sąda to świetny przykład w polskiej telewizji. Nie wydaje ci się, że w Polsce brakuje katedry popularyzacji nauki? Na przykład sławny ateista, świetnie mówiący i swoją drogą doskonały naukowiec Dawkins, no jest jakby szefem katedry, czy był, popularyzacji nauki na Oxfordzie. Więc jest to bardzo ciekawy pomysł. Tam to chyba było fundowane przez Gatesa, przez szefa Microsoftu jeszcze wówczas. Ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. W polskich uczelniach też przydałyby się katedry popularyzacji nauki. Oczywiście. Taka osoba by była dla nas wręcz kimś w rodzaju ambasadora. Jestem orędownikiem i mam nadzieję, że ktoś taki wreszcie się pojawi, zostanie wypromowany. Nie wiem, co do tego trzeba, ale właśnie z całą pewnością obecność religii w szkołach temu nie sprzyja. Bo to jest podawanie rozwiązań bez zadawania pytań. W dodatku nieprawdziwych. To jakby rozbija dyscyplinę szkolną, prawda? Oczywiście. Nastrój, w który powinno wpadać dziecko, nastrój odkrywania, a nie bycia indoktrynowanym. Tak. No i to rzeczywiście jest spory problem. Wracając jeszcze do tej popularyzacji nauki, ja nie wiem, jak to jest na kierunkach ścisłych. Ja studiowałem kierunek humanistyczny i nieraz spotykałem się z takim zjawiskiem, że jak ktoś napisał pracę prostym, atrakcyjnym językiem, choć była ona całkiem odkrywcza, to ta praca była źle widziana. Istniał niejako taki niepisany obowiązek, żeby komplikować tę pracę, żeby była maksymalnie akademicka, żeby zdania były pełne fachowych terminów, które często są niepotrzebne. Jak i przypisów niemal na każde zdanie, które też są często niepotrzebne. Czyli niejako przynajmniej w naukach humanistycznych jest jakby taki nacisk, żeby pokazać, że to jest prawdziwa nauka, że zwykły człowiek tego nie zrozumie.
I niejako jest to forma dla formy, czysta sztuka, żeby to jeszcze bardziej skomplikować. Świetnie o tym zresztą pisywał czasami Umberto Eco. Czy jak studiowałeś astronomię, to też zetknąłeś się z podobnym zjawiskiem? Tak, ale książka naukowa powinna, a właściwie musi, przede wszystkim pisać prawdę. Fachowe słowa tego nie zastąpią. Można pisać fachowymi słowami kłamstwo i to jest ślepa uliczka. Można pisać łatwym w zrozumieniu językiem prawdę. I taki jest cel. Oczywiście, jeśli mówimy o tych pracach, to każda praca ma swoich odbiorców. I naukowiec, doktor, profesor, który tworzy naukę, oczywiście prace, które robi, w większości siłą rzeczy są trudne w odbiorze do przeciętnego odbiorcy, ale takie też musi tworzyć, bo to ciągnie naukę do przodu. Ale oprócz tego, to właśnie moim zdaniem jest ten punkt, powinien mieć większy obowiązek raz na jakiś czas, czy raz na ileś prac, jedną pracę napisać dla wszystkich, dla zainteresowanych, dla hobbystów, po to, żeby propagować naukę, po to, żeby budzić zainteresowanie, po to, żeby ławki na uczelni nie były puste. Bo właśnie dzięki takim książkom ludzie chcą iść to studiować potem. Na tych pracach zaawansowanych to tworzy się taka ściana, tylko dla znawców, którzy już są w branży głęboko i trudno komuś potem jeszcze w to wejść, jeśli ty gdzieś nie tworzy na tym bardziej łatwym poziomie. No barierą też jest tutaj matematyka. Wydaje się, że humaniści przynajmniej tak na średnim poziomie powinni znać matematykę, bo inaczej staje się ona obcym językiem, dzięki któremu takie już mniej popularne prace naukowe, które nadal są przystępne i jakby całościowe, pokazujące ogólnie całokształt badań, wydaje mi się, że humanista powinien to znać, czy to psycholog, czy to historyk, czy to literaturoznawca powinien po prostu dla dobra swojej własnej pracy wiedzieć, jak ścisłowcy w cudzysłowie i przyrodnicy, jakie robią postępy w odkrywaniu świata. Bo to też ma oczywiście przełożenie na to, co się pisze, jak się rozwija nasza historia, jak się rozwija nasza sztuka. Tak, to jest oczywiście. To nie jest rozerwane, więc tutaj właśnie jest ten brak znajomości matematyki, prawda? U humanistów. Ale ten problem występuje nie tylko u nas, gdzie u nas na długo matematyka przestała być obowiązkowa na maturze. Teraz wróciła. Ale w innych krajach jest to samo. Na przykład Stephen Hawking, bardzo znany fizyk i też popularyzator, autor jednego z najsłynniejszych bestsellerów Krótka historia czasu, przyjął zasadę. Im więcej równań, tym mniej czytelników. Każde równanie w książce to ileś tam procent czytelników mniej. I w swojej książce, w słynnym bestsellerze, zawarł tylko jedno. R na się kwadrat. Odniósł sukces. I jest to jakiś sposób, żeby na początku nie przygaszać tego zapału, bo dla wielu ludzi, którzy nawet może mają te umiejętności matematyczne, ale jeszcze ich nie odkryli, jeszcze ich nie pobudzili. Bo często jest tak, że w szkole był gorszy nauczyciel, zabrakło jakiejś pasji, część się po prostu zniechęcił, bo napisał źle jakiś sprawdzian i potem tworzy się bariera. I jak książka ma dużo równań, to nie dla mnie. I Hawking dobrze zrobił, że nie napisał równań w swojej książce, bo dzięki temu zainteresował, sfascynował całą rzeszę młodych odbiorców fizyką, nauką, w ogóle astronomią. No, ja myślę, że o Hawkingu warto będzie jeszcze porozmawiać w następnej audycji. A dzisiaj dziękujemy Robertowi Śliwie za lekcję na temat Carla Sagana i do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia.